z Mikołajem. Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj jedziemy do największego w Płocku parku rozrywki dla dzieci. Jedziemy do Happy Parku, nie byliśmy tam dość długo, lecimy na zabawę! Pogoda nam dzisiaj dopisała i jest perfekto na wyjazd. Dojeżdżamy już na miejsce i tak dobrze widzicie, ten cały budynek to jest wielka sala zabaw dla dzieci. Tak, naprawdę. Kilkaset metrów kwadratowych wypchanych po brzegi samymi atrakcjami dla dzieci. Mikołaj bardzo dobrze pamięta to miejsce, ponieważ miał tutaj wyprawiane swoje pierwsze urodzinki, ale też już byliśmy tutaj kilkanaście razy. Więc wchodzi tutaj po prostu jak do siebie i zobaczcie, co się tutaj w ogóle dzieje. Mikołaj już jest gotowy na zabawę, więc teraz lecimy zwiedzać wielki park rozrywki. Znaczy no nie zwiedzać, Mikołaj już od razu leci się bawić. Całość jest wykonana w formie takich dużych, kolorowych domków, gdzie są różne przejścia, są przeszkody, jakieś labirynty. Powiem Wam taką ciekawostkę, że raz Mikołaj mi szybko uciekł na tą konstrukcję, to szukałam go 15 minut i nie mogłam go znaleźć, ponieważ tam tyle tego jest. Ale oprócz wszystkich konstrukcji są też automaty do gier, także fajnie to wygląda. Mimo, że nie jestem dzieckiem, to sama przeszłam te wszystkie konstrukcje po kilkanaście razy, bo trzeba jeszcze czasem Mikołaja asekurować, chociaż już powiem Wam, że sobie sam świetnie radzi. Dla mnie to jest mega wyczyn przejść po tych wszystkich konstrukcjach, ale na Mikołaju to kompletnie nie robi żadnego wrażenia. Jest też strefa dla mniejszych bubasów. Do tego basenu Mikołaj zjeżdżał, jak miał jakiś rok czasu i dlatego tutaj jeszcze wraca i się dalej rzuca w te kulki. No ale z powrotem wracamy na konstrukcję i ja wiem dokładnie, gdzie on biegnie. Biegnie do takiej wielkiej zjeżdżalni, na której jeszcze sam nie zjeżdżał. I teraz jestem ciekawa, czy sam sobie poradzi? No, chodź jeszcze raz! Fajnie było! Jeszcze raz! Jeszcze raz! To biegnij, no! Cześć! Hej, misio! To był jego pierwszy samodzielny zjazd na tej zjeżdżalni, no i tak mu się spodobało, że chce jeszcze raz oczywiście. Cześć! Jeszcze jedna próba, teraz Wam pokażę, jaką drogę musi przejść, żeby się dostać na tą wielką zjeżdżalnię. Musi się wdrapać na tą ściankę i zobaczcie, jak mu szybko idzie. Ja bym tak szybko tam nie weszła, na bank. Teraz zjazd w dół i... ups, na pupę. Droga dość długa, ale dla niego to jest kompletnie bez problemu. I zobaczcie, jak tutaj jest wysoko. A tak ta zjeżdżalnia wygląda, dość kręta. Ale na Mikołaju to nie robi żadnego wrażenia. Nagrywając ten film, zauważyłam, że tam po środku są takie wielkie drzewa. One są oczywiście sztuczne. A tutaj już chwila przerwy. Są gry edukacyjne, gdzie Mikołaj może sobie usiąść na spokojnie, odpocząć i się trochę pobawić. Czasem spędza tutaj nawet pół godziny. Happy Park jest naprawdę bardzo duży, na piętrze też są atrakcje. To jest moja największa zmora, to jest pajęczynka i ja mam nadzieję, że tam Mikołaj nie będzie chciał wejść, bo jeszcze jest za mały. Na razie po raz 20 zjeżdżam na wielkiej zjeżdżalni. Skok przez płot do basenu dla bobasów, a jak? Nie mogło też zabraknąć dmuchańców. Oczywiście bardzo ciężko się na nich skacze, jak jest więcej dzieci, ale ile jest frajdy. Tu jest kolejna rzecz, przy której Mikołaj spędza naprawdę bardzo dużo czasu. Tutaj jest wyrzutnia piłeczek. Jakiego ma cela? Na miejscu są też organizowane różne animacje dla dzieci. Na przykład tutaj jest przeciąganie liny. Mikołaj się na razie tego patrzył, ale z chęcią by dołączył. Przymusowy przystanek przy miejscu do fotek. Tutaj jest Minionkiem, Olafem, Spidermanem, a ja jestem Herkulesem. Usypiająca karuzela z konikami. I znowu powrót na wyrzutnię piłeczek. A tak się kończy chyba prawie każdy wypad na salę zabaw. Zdjęcia z widzami.
zahaczyliśmy na chwilę o automaty. I szaleństwa ciąg dalszy. Po drugiej stronie jest jeszcze więcej konstrukcji, one są naprawdę tam bardzo wysokie i ja się w ogóle zastanawiałam, czy Mikołaj tam mi się przypadkiem nie zgubi. I są jeszcze kolejne zjeżdżalnie, one są prosto do wielkiego basenu z kulkami. Okazało się, że pojawił się automat do gry z psim patrolem. No Mikołaj jak go zobaczył, to od razu chciał zagrać. No i spróbowaliśmy. Wkładamy pieniążek i za chwilę zobaczymy, na czym polega ta gra. Okej, teraz naciskamy, ale rajder się kręci. I chyba teraz go trzeba zatrzymać na najwyższej cyfrze. I Mikołaj wylosował 6, także nie tak źle. Wygraliśmy 6 tiketów, a Mikołaj miał nadzieję, że jeszcze będzie mógł zagrać. Trafiliśmy jeszcze na malowanie twarzy i Mikołaj sobie zażyczył, że chce być Chase'em. Tylko że w tym problem, że Chase'a nie da się namalować, więc pozostało na piesku. Trochę ma minę niewyraźną, bo go łaskotało. I piesek gotowy. Jak wygląda włosy? Ciekawe, czy to da radę zbyć. Nosek, wąsy. Za tymi automatami znajdują się pokoje urodzinowe i Mikołaj w jednym z takich pokoików miał swoje pierwsze urodziny. Jeśli chcielibyście je zobaczyć, to dajcie znać w komentarzu. Mikołaj oczywiście musiał przetestować wszystkie możliwe automaty. Wiedziałam, że się będzie chciał wdrapać na tą pajęczynkę, ale na razie tylko sobie skacze. Tego Wam jeszcze nie pokazywałam. Tutaj jest dmuchaniec, a tutaj jest strefa do układania klocków. Te klocki są gąbkowe, bardzo leciutkie, można z nich fajne budowle układać, ale Mikołaja najfajniejsza zabawa to przewracanie. To by było na tyle, Mikołaj jest zachwycony, na pewno tutaj wrócimy nieraz, a jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, to zostawiam łapeczkę w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, 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 pa!